Ale nigdy nie polegaj na tym, na przestrzeganiu przykazań, jakoby furtki albo twojej przepustki do nieba, albo przekonaniu, że możesz być przez to zbawiony. I teraz powiesz mi, ale ja nie polegam na uczynkach. Ja nie, ja wierzę w zbawienie z łaski, tak? To stawiam ci teraz wyzwanie. Chcesz się przekonać, czy polegasz tylko i wyłącznie na łasce, czy tylko na łasce plus uczynki, czy też może na samych uczynkach? Okej. W momencie, gdy zgrzeszysz, a zgrzeszysz. Chrześcijanie niestety grzeszą, chociaż jest to coś, co jest pewną anomalią i uciekamy od tego, ponieważ łaska Boża sprawia, że to ten posiew Boży, który jest w nas, sprawia, że nie możemy grzeszyć, gdyż narodziliśmy się z Boga. Mimo wszystko, ten, kto zgrzeszy, musi wyznać swój grzech. Jan dużo o tym mówi w swoim pierwszym liście. W momencie, gdy zgrzeszysz, jak postrzegasz Bożą miłość do ciebie i Bożą akceptację dla ciebie? Czy jest ona ciągle tak samo wielka i wspaniała, jak była zanim zgrzeszyłeś? Czy coś się zmienia, ona niby już nie jest taka wielka, już Bóg może cię nie akceptuje tak bardzo, już nie masz takiego przystępu do Boga, nie masz takiego pojednania z Bogiem. Jak postrzegasz twoją miłość do siebie? Ponieważ jeżeli ta miłość się zmieniła, to polegasz na swoich uczynkach. Ponieważ, dobra, jeszcze druga strona medalu. Gdy uczynisz coś wybitnego, wspaniałego, wyjątkowego, chrześcijańskiego, kochającego, jak widzisz swoją postawę przed Bogiem, swój status przed Bogiem, jak widzisz Bożą miłość do ciebie? Jeżeli myślisz, że przez to Bóg kocha cię bardziej teraz, akceptuje cię bardziej, ma większą przychylność dla ciebie, to polegasz na swoich uczynkach. Ponieważ myślisz, że to, co robisz albo czego nie robisz, uzależnia to, w jaki sposób Bóg cię kocha. A gdy czytasz Słowo Boże, to widzisz, że On umiłował cię przed założeniem świata, w momencie, gdy byłeś grzesznikiem, w momencie, gdy byłeś Jego wrogiem, przeciwnikiem. A więc nie możesz nic zrobić, nic sprawić, aby Bóg kochał cię więcej i nie możesz nic zrobić albo sprawić, by Bóg kochał cię mniej. I to jest najwspanialszy powód, żeby być szczęśliwym. Mówię do chrześcijan, do tych, którzy należą do Chrystusa. Mamy prawdziwy powód, żeby być szczęśliwymi. Ja zgrzeszę, podejrzewam, chociaż tego nie chcę, że nawet i dzisiaj. W jakiś sposób. Coś zrobię nie tak. Albo jutro. I to będzie miało miejsce. Ale miłość Boża nigdy się nie zmieni. Ponieważ mnie umiłował największą miłością i który nawet nie jest w stanie kochać mnie bardziej. Ponieważ należę do Jego Syna, do Chrystusa. I Ty też, jeżeli należysz do Niego, musisz myśleć w ten sposób. Nie możesz polegać na swoich uczynkach. Zgrzeszysz, wyznaj ten grzech. Ale pamiętaj, że miłość Boża do ciebie się nie zmieniła, ponieważ zbawił cię z łaski, a nie z twoich uczynków, tego, jak bardzo moralny, dobry możesz być każdego dnia. I to właśnie jest największym katalizatorem tego, żeby żyć świętym życiem. Ponieważ On mnie tak kocha i ja nawet jak grzeszę, Jego miłość się nie zmienia, ja chcę żyć świętym życiem, ponieważ On jest tak wspaniały. Prawda? Wspaniały Bóg. Nasza radość, pewność, przekonanie każdego dnia w życiu chrześcijańskim nie może polegać na tym, jak wiele zgrzeszysz, albo jak wiele nie zgrzeszysz, jak wiele dobrego zrobisz, albo jak mało dobrego zrobisz. W ten sposób rozeznajcie, jak to wygląda u was w waszym życiu i pamiętajcie, że Bóg jest wspaniały i hojny, ponieważ okazał nam zbawienie w Chrystusie, które jest z łaski i za darmo. Przez to żyjmy w sposób, jak to Paweł mówi nieraz w listach, który jest godny Ewangelii Chrystusowej i naszego Pana i Zbawiciela.